No, trunka? O! Tak, jest okej. Okay. Michał Janek, Małe Piwo TV. Dzisiaj jesteśmy w Kopenhadze. Pracownia piwa przejęła Mikkelera. Jak... Paweł Mikkelera. Nie Mikkelera. Nie, jeszcze nie. Nie mamy go w porcie. Jeszcze nie. Jak samopoczucie? Samopoczucie rewelacyjne. Super. Wszystko jest super. Pogoda nie dopisuje, ale... Być takim... Od zawsze. No, spełniałem marzenia, ale dobra, spełniacie marzenia. Ale na tym się chyba nie kończy, nie? Wiesz, no marzenia są duże i plany są duże. Jeszcze na ten rok mamy parę niespodzianek oprócz tego, co dzisiaj zrobiliśmy i mamy nadzieję spełnić w najbliższych miesiącach. Ale o planach to jeszcze chciałem was dopytać, ale rozmawialiście z ludźmi, którzy pili te piwa? Wiesz co, nie rozmawialiśmy, natomiast staraliśmy się słuchać tego, co mówią. Mhm. I bardzo pozytywne opinie, które spływają od osób, które stoją za barem, są naprawdę bardzo, bardzo optymistyczne. Co to stało? Chyba wczoraj Hunsfot się pierwszy skończył. Tak, to była niespodzianka, szczerze mówiąc. Kran 13. Dużo bardziej spodziewaliśmy się, tak jak w Polsce. Najpierw znika Mr. Hard Rock, potem Mr. Hard, potem znika Hadra. Później znikają dwa smoki. Moki, a dopiero potem gdzieś tam można myśleć o Hunsfocie. Hunsfot był zaskoczeniem. Okay. A co ja chciałem się spytać właśnie, teraz mi to uciekło z głowy. Może o imiona. Hadra. Hunsfot. Andrus. Andrus dopiero będzie. To prawda, ale nie zdradzajmy wszystkiego. Tak. Nie? No dobra. Tak, to zaskoczenie... Tak, aha, wiem. Dobra, podbijacie zachód. To nie jest w ogóle wasz pierwszy występ zagraniczny, nie? Publiczny, pierwszy, zagraniczny, nie. Nie, no znaczy przejęcie kranów za granicą jest pierwsze. Natomiast jesteśmy tu już po raz trzeci w Kopenhadze i mieliśmy też okazję w zeszłym roku być w Rzymie, na festiwalu w Rzymie. I faktycznie jest to kolejny nasz występ za granicą. Jak myślicie, co może polskie piwowarstwo zaoferować za granicy? Kiszone ogórki. Białego rysa. I białego rysa. Wiesz, no przede wszystkim niespodziankę. To znaczy to, co zauważyliśmy rok temu dokładnie na festiwalu Tap One w Kopenhadze, to to, że nikt się nie spodziewał po Polsce piw, które są na poziomie jakości, która nie odstaje od tutejszego rynku. Czyli posiadaliśmy piwa raz, że ciekawe, to po drugie w stylach, których się nie spodziewali, tak jak na przykład najciekawszym spotkaniem dla naszej strony podanie kieliszka i powiedzenie zaskocz mnie i podawaliśmy grodziski albo sakti z Pinty i było bardzo duże zaskoczenie, że w ogóle takie piwa istnieją po naszej stronie. Dwa, wysoka jakość, którą udaje nam się utrzymywać, czyli piwa, które są bez wad technicznych, nad którymi można pracować bardziej mielowo, bardziej słodowo, ale nie odstajemy od europejskiego rynku. Nigdy nie miałem z wami okazji przeprowadzać wywiadu, więc mogę teraz zadać to pytanie przy okazji. Jaka jest w ogóle ideologia waszego ważenia piwa, waszego browaru? Mamy ideologię? Mamy. Myśl przewodnia, wiesz. Z Markiem, pasja. Z Markiem 3 lata temu tak naprawdę szukaliśmy pomysłu na to, żeby zmienić swoje życie. Obydwaj byliśmy w branży IT. I nie wiem, myśleliśmy o nawet handlu wieszakami z Chin, czymkolwiek, ale stwierdziliśmy, że mamy hobby piwowarstwo domowe, które dałoby się przekuć na coś, co może być naszą pracą. I zaczęliśmy realizować to marzenie. Znaliśmy lokal, znaleźliśmy firmę w Polsce, która była w stanie nam zrobić sprzęt według naszego projektu. No i to, co dalej nasza filozofia, no przede wszystkim nie nastawieni jesteśmy na to, żeby mieć największy browar w Polsce, tylko żeby mieć browar, który robi najlepsze jakościowo piwo. Ale jeśli teraz, no to tu znowu wchodzimy trochę w przyszłość, którą chciałem jeszcze zostawić na koniec, ale mimo wszystko, okej, podbiliście puby Mikkelera, no to teraz oczywiste będzie, że zainteresowanie z zagranicy, zwłaszcza jeszcze teraz nagroda jako jeden ze 100 najlepszych browarów na Red Beerze. To chyba trzeba będzie trochę eksport powiększyć w takim razie.
to już się rozpoczęło. Stąd tak naprawdę jest moment, w którym zniknęły piwa nasze z niektórych pubów, dlatego że tak naprawdę na co dzień brakuje nam piwa. I na przykład, żeby przygotować piwo do wysyłki do Włoch czy do Kopenhagi, my je zbieramy przez kilka tygodni po to, żeby móc zrobić tą wysyłkę i wysłać szeroki asortyment naszego piwa, ale żeby wysłać najciekawsze rzeczy, które mamy w browarze. Co niesie ze sobą konsekwencje, tak naprawdę mamy mniej piwa dla polskiego rynku. No, o tym marzyliśmy. No i może nie tyle o tyle, żeby pomniejszać rynek polski, ale chodziło nam o to, żeby tak naprawdę spróbować własnych sił na rynku, który istnieje dłużej niż polski. Nasz polski rynek istnieje niedawno, od bardzo krótkiego czasu, natomiast zmierzenie się z paszczą lwa, czyli z Danią czy z Włochami, było dla nas wyzwaniem i wiemy, że było warto. To znaczy, nasze piwa są bardzo dobrze odbierane i to, że mamy systematyczne zamówienia z zagranicy, jest dla nas satysfakcją. Słuchajcie, to tak skacze o przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. Tak mi naszło taka jakby refleksja, pytanie. Jak pamiętacie Włochy, to wydarzenie we Włoszech? Porównując do tego, co dzisiaj się dzieje i wczoraj. To był pierwszy raz. Naprawdę największym przełomowym krokiem dla nas była Kopenhaga, dokładnie w zeszłym roku. W maju. To był dużo ważniejszy festiwal dla nas z punktu widzenia naszej filozofii i z tego, o czym my myślimy i co robimy. Dlatego, że właśnie tutaj... Właśnie tutaj w Kopenhadze okazało się, że trzy browary, które wtedy tu przyjechały, czyli Pinta, Schaupiw i my, pokazały, przyjeżdżając na rynek, w którym istniały browary, które były dla nas wyrocznią, naszymi ideologią, którą chcielibyśmy kontynuować, czyli browarami, na których się wzorowaliśmy, okazało się, że tak naprawdę tworzymy piwa, które zaskakują i nie odstają jakością od tego. I to było dla nas bardzo ważne z punktu widzenia naszego, z pewności tego, co robimy. Dało nam mnóstwo motywacji do tego, aby jeszcze starać się bardziej, żeby nie tylko pójść w kierunku europejskim, ale być może uda nam się pójść w końcu poza kontynent europejski, o czym na chwilę obecną marzymy. Natomiast wtedy utwierdziliśmy się w zdaniu, że Polska nie odstaje kompletnie od tego, co się dzieje w Europie. I walczymy na tej samej lidze, co renomowane browary, które znajdują się już na tym rynku, który jest ustabilizowany i to widać zresztą po dzisiejszym dniu. Takie wydarzenie jak dzisiaj nie ściąga, tak jak w Polsce, setek ludzi, tylko jest to po prostu jeden z kolejnych eventów, który się dzieje jak co tydzień. Mhm. A piwa, które wtedy, poprzednio w Danii, schodziły najbardziej, czy w jaki sposób te piwa, które najbardziej ciekawiły ludzi, czy później we Włoszech i teraz w Danii, czy one się różniły, czy to jest, czy to można się spodziewać, czym można zaskoczyć ludzi? Wiesz co, no, tak naprawdę tworzymy, znaczy piwa, które są najbardziej pożądane z naszego browaru na chwilę obecną, to są Lizzy Berry Wine, czyli Mr. Hart i Mr. Hart Rock. Być może dlatego, że tak naprawdę te piwa są raz, że w małych ilościach i w Polsce nigdy nie pojawiły się na szerszą skalę w sprzedaży. One pojawiają się od eventu do eventu, czyli na przykład od urodzin jakiegoś pubu, od eventu u nas w Tap House w Krakowie, po festiwale, które się odbywają w Polsce, ale również właśnie są elementem, który my eksportujemy do Włoch czy do Kopenhagi i pojawiają się jako rzeczy, które są pożądane i są bardzo doceniane. I to powoduje, że największy chyba szok dla Włochów i Duńczyków to jednak było Grodziskie i to w różnych wersjach. Tak, tak? To jest kolejne piwo, które szokuje. I to jest też powód, dla którego my eksperymentujemy z tym piwem. Bardzo chcemy, aby Grodziskie jak najmocniej rozreklamować i jak najmocniej pokazać światu. Ono jest jeszcze niezrozumiałe i co widać często po ocenach na Ratebeerze osób, które mają po raz pierwszy kontakt z Grodziskim, bardzo często nawet nie wiedzą, że to jest piwo wędzone, po czym okazuje się, że piwo jest zaskakujące, bo nigdy nie pili tak niskowoltażowego piwa o tak bogatym asortymencie smaków i aromatów, które może to piwo dostarczyć. A co musi polski browar zrobić, oprócz ważenia dobrej jakości piw i być,
bycia może też pomysłowym, żeby dojść do tego momentu, w którym wy teraz jesteście? Ciężko pracować. Ciężko wszystko. Pracować, naprawdę. Znaczy chyba jednak jakość piwa jest kluczowa. Tak mi się wydaje. U nas 6 osób w tej chwili w browarze pracuje tylko nad tym, żeby ta powtarzalność piwa była ciągła. Mhm. Codziennie od poniedziałku do piątku, od 6.30 do 18.00 jest ciągle ktoś w browarze po to, aby pilnować tego, aby jakość tych piw była jak najwyższa. Dania, Włochy, czy Włochy Dania? Co dalej? Co możecie zdradzić? Zapytania spływają z wielu krajów. Nie, oczywiście, zapytania spływają z wielu krajów. A co krajów? Moim marzeniem kolejnym do zdobycia? To jest tak, najbliższe plany do połowy roku, czy tak naprawdę w lipcu, do lipca, to są 4 następne kraje, które mamy nadzieję zwiedzić na zaproszenie browarów, z którymi będziemy ważyć. Jest to Anglia, Holandia, Austria i Włochy. I z tych krajów mamy zaproszenia do browarów, które chcą z nami ważyć. Bez nazw? Bez nazw. A są to nazwy, które naprawdę warto i każdy zna. Więc dla nas jest tym większy zaszczyt. Natomiast na drugą połowę roku nie wiemy. Natomiast marzeniem jest przeskoczyć przez ocean. W którą stronę? Na zachód. A te piwa, które będziecie ważyć, te piwa, które będziecie ważyć w kooperacji na zachodzie, to są polskie style? Czy to jest... Jednym browarów, w wypadku holenderskiego browaru, będzie to grodziskie, tylko w specjalnej wersji. Byli zachwyceni po spróbowaniu grodziskiego. Chcą eksperymentować z tym piwem i chcemy także zrobić coś naprawdę specjalnego z tym piwem. Na pewno nie jest już tajemnicą, chcemy po prostu uważać to samo piwo w Polsce, u nas w browarze oraz w browarze tym holenderskim, po to, żeby też porównać technologię wytwarzania tego samego piwa i zobaczyć efekt, jak będzie wyglądał. Piwo będą tworzone w podobnym czasie, bardzo blisko siebie, więc będzie bardzo łatwo zweryfikować efekt. Świetnie. No to nic, wam tylko w tym momencie życzyć jak najlepiej na kolejne podboje, kolejne spełnianie marzeń, żeby was to napędzało. Dziękuję. Nic życzyć więcej takich weekendów jak ten obecny. To zdrowia jeszcze trzeba nam życzyć. Trochę zaczyna tracić głos, więc to jest dosłownie. Oj tam głos. Żeby tylko głos. Są jeszcze inne części ciała, o które musimy dbać. Gratulacje wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Za ten cały weekend. Dzięki pięknie za wywiad w takim razie. Mam nadzieję, że do zobaczenia w Amsterdamie, w Rotterdamie albo w innych miejscowościach holenderskich, jak będziecie. Będziemy na pewno informować. Podskoczę. Będziemy informować, gdzie się będziemy pojawiać. I no tak jak mówię, no, rozpoczynamy w tej chwili działania w 4 krajach i to będzie się działo tak naprawdę już lada moment, lada miesiąc będziemy się przenosić do kolejnych krajów. Mhm. No nic, to... Dzięki wam piękne za weekend. Dziękujemy bardzo. Za ten wywiad. Michał Janek, Małe Piwo TV. Do następnego. Idziemy na picie piwa. Cheers.